Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z TFT i dzisiaj omówimy patch 10.11. Niektóre zmiany, które tutaj występują, mogą jeszcze ulec zmianie do oficjalnego wyjścia patcha, ale postaramy się przybliżyć, jaki mają zamiar deweloperzy, jeżeli chodzi o ten patch. Jest to mały patch, bo jest to ostatni patch przed ekspansją, czyli przed wypuszczeniem kolejnych 14 postaci, czyli taki dodatek do tego Galaxy, bo nie chcą oni go zbyt szybko zmieniać, nie chcą zmieniać całego tego seta, bo jest on dosyć dobry. Dlatego chcą dodać nowe postacie i kilka słabszych postaci wymienić. Nie podali jeszcze liczby, jakie postacie chcą wymienić i ile ich będzie. Na razie wiemy tylko, że będzie to 14 nowych postaci. A więc zaczynajmy na początek. Nowy świat, jest to całkiem ciekawy świat, który raczej przypasuje do mojego stylu gry, bo dostajemy na start 85 HP. Jako ktoś, kto bardzo nie lubi tego świata, gdzie mamy 125 HP, to myślę, że świat z 85 HP będzie bardzo fajny. Po prostu będzie trzeba agresywnie grać, troszkę szybciej levelować, grać od samego początku swój najlepszy układ i grać właśnie bardzo mocny mid game oraz early game, niż olewać sobie ten early game i po prostu lecieć w kompozycję pod late'a. Mniejsze pole błędu, mniejszy margines błędu po prostu będzie w takim świecie, co mnie bardzo cieszy, bo myślę, że tam będzie można złapać dużą przewagę. Jeżeli chodzi o zmiany cech, to Chrono na 4 oraz na 6 dostaje lekkiego buffa, na 6 dostaje całkiem dużego buffa aktualnie, ale myślę, że nadal nie będzie to tam zbytnio grane. Infiltratorzy dostają lekkiego nerfa, chodzi tutaj o to, że oni skaczą teraz od razu, a nie po krótkim opóźnieniu. Czyli jeżeli stawicie sobie z tyłu jakiegoś tanka, to ten tank nie zdąży odejść wystarczająco daleko, żeby infiltrator stargetował wasz backlane. Czyli jeżeli stawicie jakiegoś vanguarda tam z tyłu, to ten infiltrator raczej stargetuje tego vanguarda, a nie Kayle, którą ten vanguard miał bronić. Więc bardzo fajna taka zmiana, która pozwoli lepiej się pozycjonować, zrealizować swoją przewagę nad przeciwnikiem, który tego pozycjonowania może nie znać. Następne zmiany są tutaj w czempionach. Jeżeli chodzi o czempiony za 1 golda, to najbardziej po dupie obrywa Shredder. Bardzo słusznie. W mojej skromnej opinii Caitlyn na 3 poziomie dostaje nerf na damage. O ile nie jest to jakaś tam na pierwszy rzut oka znaczna zmiana, to o co tutaj chodzi? Raczej i tak Caitlyn będzie wszystko one-shotowała, ale leczenie z Celestiala będzie dużo mniejsze, więc ona też jakoś tam mniej tego HP będzie miała. Graves dostaje całkiem dużego nerfa, no jest to postać, której szczerze nienawidzę, bo łatwo można nią stargetować i jest ona OP nawet w late i mid game jako postać za 1 golda, co postać za 1 golda tak naprawdę nie powinna mieć aż takiej siły. Spada mu sekundy oślepienia z 3-4-5 na 2-3-5. Jarvan na pierwszym poziomie co ciekawe dostaje buffa, ale na trzecim dostaje nerfa typowo pod Shreddera. Izaya też dostaje całkiem dużego nerfa, musi zaatakować ona dwa dodatkowe razy, żeby się odpalić. Z nerfem Jarvana i Izai to ten duet staje się o wiele słabszy. Postacie za 2 golda, to następne na liście, nie ma tam dużo zmian. Z tego co pamiętam tylko jedna albo dwie postacie. Dwie postacie. Blitzcrank dostaje lekkiego nerfa na damage, żeby Jinx się troszkę wolniej odpalała, jak on kogoś przyciągnie. Po 50 obrażeń na każdym poziomie. I Lucian na 3 poziomie dostaje lekkiego buffa, bo ten przeskok z drugiego na 3 poziom nie był wystarczająco duży. I rzadko kiedy tak naprawdę opłacało się Luciana wbić na 3 poziom, mimo że on wygrał już kilka gierek, to nie było to aż tak opłacalne. Teraz możliwe, że będzie to troszkę bardziej opłacalne, szczególnie w światach, gdzie tego Luciana możecie zdobyć na 3 poziom jak darmowe rolowanie, albo ten drugi świat, gdzie dostajecie z karuzeli postacie już na 2 poziomie. Za 3 golda mamy Mastera, który dostaje lekki buff na attack speed, żadna tam wielka zmiana, to nagle nie stanie się tak, że Master będzie wiadomo jak tam grywalny. 4 goldy. W postaci za 4 golda, tutaj są całkiem duże zmiany. Jeżeli chodzi o Cho'Gatha, to jest to gigantyczny buff, bo rzadko kiedy Cho'Gath tak naprawdę się odpalał, chyba że daliście mu GA, co rzadko się zdarzało, ale nawet na 2 lub też 3 poziomie ten Cho'Gath miał problemy się odpalić bez itemu, więc to jest całkiem duża zmiana. O wiele szybciej ta postać się będzie odpalała, co jest dużym plusem, bo przynajmniej dla mnie CC-ki w late game tak naprawdę są królem.
i chcecie mieć taką postać jak Cho'Gath na frontlane, żeby ona podrzuciła przeciwnika na 1,5 sekundy, o ile się nie mylę. Kayle dostaje lekkiego, naprawdę lekkiego nerfa. Jest to postać bardzo mocna, bardzo fajnie, przyjemnie się nią gra, ale ten lekki nerf myślę, że słuszny, żeby nie była ona tam zbytnio OP. Nie jest to jakiś duży nerf, no jeden basic więcej musi zadać, ale czasami ten jeden basic może zmienić rozgrywkę. W postaci za 5 golda chyba tutaj nie ma żadnych zmian. Itemki, które są lekko zmienione, to jest kolejny item, który nerfi Shreddera, czyli Last Whisper. Z 90% armora do 75% zniżki armora, czy jakkolwiek to tam działa. Po prostu Vanguardy lekko lepsze będą. Jeżeli Vanguard ma tam, przypuśćmy, 300 armora, jakoś mają Vanguardy na 4 Vanguardach, to z Last Whisperem zostawało im 30 armora, a teraz będzie zostawało chyba 75, o ile się nie mylę. Tak więc bardzo fajna zmiana, no jakoś to tam wspomoże ten frontlane. Nie będą oni aż tak po dupie dostawali. Zmiany systemowe, tutaj głównie chodzi o to, że taka ciekawostka została po prostu dodana, taki coś, co możecie fajnie wykorzystać, jeżeli się bawicie edycją filmików, bo teraz można obracać tą mapę i na telefonie, i na komputerze możecie sobie tą mapę obrócić, więc fajnie w edycie to może wyglądać. I skalowanie mastera z atak speedem było troszeczkę nie tak jak powinno być, dostawał on więcej od attack speedu niż powinien, ale nie miało to jakiegoś większego wpływu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o patch 10.11. Jest to całkiem mały patch, ale tak jak mówiłem, deweloperzy nie chcą wprowadzać drastycznych zmian przed końcem sezonu. Na końcu tego patcha, czyli 10.11, będzie tak zwany soft reset, czyli spadnie wam ranga o 1. Nie będzie to hard reset, nie zrezygnują się wszystkie rangi, tylko wam ranga spadnie o 1 w dół. I to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do lajkowania i subowania i słyszymy się w następnym filmie.